piątek, 23 sierpnia, Anna Tobaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Najbardziej intensywne prace na Dzierżnie Dużym dobiegły końca. Jednak wędkarze nie powiedzieli ostatniego słowa. Po ciężkiej pracy, którą jak mówią sami, wykonali w ramach wolontariatu, w ostatnich tygodniach odławiając setki ton martwych ryb, mają plan, aby ratować zbiornik. Chcą podjąć konkretne działania, a jednym z nich ma być manifestacja. Fatima Orlińska. Wspólnie chcą odbudować Dzierżno i zapobiec ewentualnemu powstaniu podobnych katastrof ekologicznych w przyszłości. Wszystko poginęło, nie? Węcherze pławne leżą. Zobaczcie Państwo karty. Tak woda w Dzierżnie wyglądała jeszcze kilka dni temu. Dziś śnięte ryby nie pływają już po powierzchni. Wędkarze, choć nie chcą stawać przed kamerą w rozmowach z nami, przyznają jednak, że nie oznacza to, że ich nie ma. Są niemal pewni, że są gatunki, które dotąd nie wypłynęły i zalegają na dnie. A te, które zostały odłowione, miały według nich trafić do zakładu utylizacji w Zabrzu. Za nami bardzo, ale to bardzo trudny tydzień. Jest to jeden z najczarniejszych tygodni, że tak powiem, mojego życia. I dla wielu z nas są to widoki, których na pewno do końca tego życia nie zapomnimy. Chciałem Was zaprosić do walki. Walki o przyszłość Dzierżna Dużego. A jedną z rzeczy, jakby rozpoczynających tę walkę, będzie manifest. Manifest wędkarski, który chciałem dla Was zorganizować. Manifest w walce o życie. W walce o życie, tak jak choćby naszej Kłodnicy. W walce o życie kanału Gliwickiego, o życie Dzierżna, gdzie miliony tych istnień dosłownie to życie straciło. Wędkarze na bieżąco i na własną rękę monitorują, co dzieje się na zbiornikach w regionie, a o każdej alarmującej sytuacji zawiadamiają służby. Tak jak w przypadku Kłodnicy, gdzie kilka dni temu pojawiła się rdzawa barwa wody. Podjęte interwencje m.in. wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wykazały, że parametry były zdecydowanie podwyższone. Dość duże poziomy chlorków, siarczanów, stwierdziliśmy tam także obecność żelaza, a także zawiesiny. Więc tutaj te wyniki potwierdzają, że w składzie tej wody na pewno były wody dołowe z odwadniania kopalni. Analizowane są jeszcze inne parametry, między innymi biologiczne zapotrzebowanie na tlen. Mamy też taki parametr już zmierzony, który się nazywa chemiczne zapotrzebowanie na tlen. To jest taki wskaźnik, który pokazuje, czy woda mogła być zanieczyszczona jakimiś substancjami chemicznymi i te wyniki nie są niepokojące. Dziś w Katowicach Kłodnica wciąż ma wyraźnie rudawy odcień, jak jednak zapewnia spółka restrukturyzacji kopalń, to zjawisko przejściowe. Stan wody jest monitorowany, a wyniki przesyłane do WIOŚ. Te wody pochodzą z naturalnych dopływów. SRK w żadnym stopniu nie wpływa na parametry jakościowe wód. Odwadnianie jest konieczne, jest to jedno z podstawowych zadań nałożonych ustawowo na spółkę restrukturyzacji kopalń dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego poprzez zabezpieczanie sąsiednich zakładów górniczych, w tym pracującej tam załogi. Jak dodaje spółka, rdzawy kolor wynika z utleniania się związków żelaza, co dla wód wypływających z kopalni jest charakterystyczne. Wojewoda Śląski przedłużył jednak zakaz korzystania z Kłodnicy do końca sierpnia. Do 26 sierpnia z kolei nie można korzystać z Dzierżna Dużego i czwartej sekcji kanału Gliwickiego. To tam od blisko dwóch tygodni trwa eksperyment z wykorzystaniem perhydrolu, który w kanale zmniejszył liczebność złotej algi. Są jednak specjaliści, którzy uważają, że wpuszczenie perhydrolu można było zastosować znacznie wcześniej jako rozwiązanie znane. Rozwiązaniem diametralnie lepszym i zdecydowanie skuteczniejszym jest to, co chcielibyśmy zaoferować z naszej strony. To jest preparat oparty nie tylko na nadtlenku wodoru, ale także na jonach srebra. I preparat ten charakteryzuje się podwójną ochroną. W wyniku obecności srebra potencjał redox, czyli potencjał, który świadczy o tym, że właściwości utleniające tego tlenu są wyższe, jest wyższy właśnie ze względu na to, że obecne w tym preparacie srebro katalizuje rozpad wody, zwiększając właśnie ten potencjał w trakcie rozpadu. Jak informuje dziś Inspektorat Ochrony Środowiska, liczebność złotej algi w kanale Gliwickim niemal w całości została zredukowana. W Dzierżnie sytuacja wciąż jest trudna. Tam złota alga, choć jej ilość maleje, nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Pierwszy dzień września tym razem zapamiętają nie tylko uczniowie. Wszystkich tych, którzy podróżują po Katowicach zarówno koleją, jak i samochodem, czekają olbrzymie zmiany. Mówiąc wprost, utkniemy w korkach. We wrześniu rozpocznie się największa inwestycja infrastrukturalna nie tylko w naszym regionie, ale także kraju. Przebudowane zostaną tory, przejazdy, wiadukty. Zmieni się dworzec w Katowicach, a to oznacza, że czeka nas Armagedon. Magda Sincewicz.
Teraz jest tu jeszcze spokojnie, ale już niebawem te miejsca przeobrażą się w plac budowy. Bagienna od 9 września, Graniczna 16, Mikołowska 23 i Kłodnicka od 30 września. Co to oznacza? Dużo korków, nerwy i będą przeklinać ludzie. Słyszałam, no niestety niewiele właśnie, tylko że z początkiem września ma być zamknięte i remontowane. No ale raczej powinno być ciężko, szczególnie dla osób dojeżdżających tutaj do pracy albo wyjeżdżających z Katowic do innych miast. Jak zapewniają przedstawiciele kolei, mimo trudnych warunków dołożą wszelkich starań, by ten niełatwy czas miał jak najmniejszy wpływ na komfort pasażerów. My dostaniemy zdecydowanie mniejszą ilość możliwości wjazdu na stację Katowice jako Koleje Śląskie i będziemy szukać rozwiązań, które pozwolą nam, każdego z naszych pasażerów z końców województwa, dowieźć do Katowic. Dlatego takie rozwiązania, jak chociażby od 1 września wprowadzamy pociągi, które pojadą od Oświęcimia, będą musiały się zatrzymać w Mysłowicach. Tam nasi pasażerowie przesiądą się na pociąg Kolei Śląskich, bądź to Polregio, który wjeżdża do stacji Katowice. To spowoduje, że całkiem prawdopodobne będą opóźnienia. Ze względu na trwające roboty, rozkładu jazdy nie będzie można zaplanować, jak teraz, z półrocznym wyprzedzeniem. Będzie modyfikowany na bieżąco. W miejscach przesiadek czuwać będą stewardzi, którzy udzielą niezbędnych informacji lub wesprą osoby z niepełnosprawnościami. Będą fazowane zmiany, zamykane te wiadukty i wspólnie z miastem i wspólnie z organizatorami transportu miejskiego ustalamy i dla tych czterech wiaduktów, które będziemy zamykać we wrześniu, ustaliliśmy zarówno zmiany w organizacji ruchu, jak i zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, żeby efekt tych czasowych utrudnień był możliwie mało odczuwalny dla mieszkańców Katowic. Pociągi pojadą inaczej od 1 września. Z kolei zmiany w organizacji ruchu drogowego zostaną wprowadzone od 9 września. Koszt katowickiego kontraktu to około 4 miliardy złotych, z kolei przebudowa całego węzła na linii E65 biegnącego od Warszawy po granicę z Czechami to ponad 7 miliardów złotych. Nutrie w Rybniku były niczym miejskie maskotki. Teraz mają zniknąć. RDOŚ ogłosił przetarg na ich odłowienie i eliminację. Prawo blokuje zakładanie i finansowanie przez samorządy azylów. Jaki pomysł na ratowanie tych zwierząt mają władze Rybnika, o tym Karolina Komada. Ten widok bulwarów nad Nacyną w Rybniku nie wywołuje już zdziwienia. Spacerowicze, bawiące się dzieci, kaczki i nutrie, urocze, nawiązujące kontakt z ludźmi i szukające pokarmu. To ja widzę, jak ludzie nawet przez sam weekend to by te zwierzaczki dokarmiały. Tam przed chwilą kawałek dalej, po tamtej stronie koło działek. Pani przyszła, marchewki podała, jakieś warzywka. No. Przez ostatnie lata nutrie zadomowiły się na tyle, że stały się znakiem rozpoznawczym miasta. Stały się swoistą maskotką Rybnicza. I to był proces. To nie jest tak, że miasto nagle wymyśliło sobie produkt reklamy pod tytułem Rybnicka Nutria. Maskotki, które wymknęły się spod kontroli. W 2021 roku nutrie zostały dopisane do listy gatunków inwazyjnych. Zwierzęta żerują na korzeniach, co powoduje destabilizację wierzchniej warstwy gleby, a następnie jej erozję. Dodatkowo nutrie usuwają więcej roślin wodnych niż potrzebują do zaspokojenia swoich potrzeb żywieniowych. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła przetarg na odłowienie i przekazanie do unieszkodliwienia prawie 200 osobników na terenie województwa śląskiego. Tak naprawdę dążymy do tego, aby jeżeli jest konieczność wyeliminowania, jakby uśmiercenia tych osobników, to robimy to w sposób najbardziej humanitarny, czyli uśmiercenie farmakologiczne lub w momencie, gdzie będzie to możliwe, humanitarny odstrzał. Mimo że w województwie śląskim nutrie występują w kilku lokalizacjach, to największa fala krytyki spłynęła na rybnicki magistrat. Internauci uważają, że to władze Rybnika powinny interweniować. W piątkowy poranek urzędnicy wyliczali podjęte działania. Dzwoniłam do licznych instytucji w Polsce, m.in. do ZOO w Chorzowie, gdzie dowiedziałam się, że nasz ogród zoologiczny nie może przetrzymywać takich zwierząt, ale wskazano mi ZOO w Poznaniu. Dzwoniłam do ZOO w Poznaniu, bo oni jako jedyne tego typu miejsce w Polsce może przetrzymywać zwierzęta dzikie o niewiadomym pochodzeniu. Otrzymałam informację zwrotną z ogrodu zoologicznego, że nie mają miejsca dla nutrii.
Miasto wciąż skłania się ku budowie azylów. Koszt jest jednak wysoki, a urząd jest ograniczony ustawą o finansach publicznych. Jak przyznaje prezydent, będzie rozmawiał z posłami i senatorami, by pojawiły się zmiany systemowe. Na pewno trzeba rozwiązać tą lukę prawną, znaczy albo samorządowi dać możliwość finansowania tych azyli. To jest rzecz najprostsza. Dwa, z punktu widzenia najrozsądniejszego rozwiązania, to jest stworzenie tego centralnego azylu dla zwierząt, żebyśmy po prostu mogli przekazywać, no to nie są ilości chyba takie zatrważające. Myślę, że mówimy o kilkuset nutria na terenie kraju. Pojawił się też pomysł sterylizacji nutrii, które mogłyby być przekazane do adopcji. Wystarczyłoby rozszerzyć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, a także uznać nutrię za gatunek hodowlany. Brakuje jednak zgody RDOŚ. Pomysł oczywiście być może dobry, ale na to wszystko jest już za późno, ponieważ tak naprawdę miasto Rybnik wiedziało od przynajmniej ponad roku o tym, jaki los czeka te zwierzęta. Działania, które są opisywane dzisiaj przez Rybnik, należało wykonać w momencie, kiedy ta populacja liczyła 16 czy 15 osobników. Miasto jednak nie zamierza się poddać i będzie kontynuować rozmowy z RDOŚ-em, przynajmniej do momentu wyłonienia wykonawcy. Przetarg kończy się w poniedziałek 26 sierpnia. Nastąpi wtedy otwarcie ofert. Symulacja lotu w kosmos, trening astronauty, wystrzelenie rakiety czy kosmiczne jedzenie. Któż nie chciałby spróbować? Taką szansę będą miały przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 z całego województwa. 2 września startuje nabór do projektu Pierwszy krok w kosmos. Zajęcia odbędą się w Planetarium Śląskim. Magda Sincewicz. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już jesienią. Każda z grup, która zakwalifikuje się do projektu na wyjątkowej lekcji, spędzi w planetarium cały dzień. Pójdą na salę planetarium, gdzie zostaną wprowadzone w ten cały krok w kosmos. Następnie rozdzielą się na trzy grupy i każda z nich będzie przechodziła odpowiednią ścieżkę. Będą leciały na Księżyc, w specjalnym holu księżycowym przygotowanym, zaadaptowanym do tego kroku. Będą spożywały liofilizowane jedzenie i dowiedzą się szczegółów, na czym polega życie na orbicie. Oraz będą miały możliwość na przykład sprawdzenia się, czy jakby się zachowały w momencie, kiedy ich równowaga byłaby zachwiana, albo sprawdziły swój refleks w specjalnie przygotowanej do tego sali. Projekt potrwa do końca sierpnia 2026 roku. Taki był piątek. Miłego weekendu. Do zobaczenia.